Dzień dobry Państwu. Chciałem z Wami się podzielić sytuacją traumatyczną, która zastała mnie znienacka na pewnym parkingu przed kilkoma chwilami. Cały drżę, jeszcze trzęsę się całym swoim jestestwem, gdyż było to tak. Stoję sobie, nudząc się, wyjmuję sobie, toczę kulki, zaglądam niczym w szklaną kulę, próbując wywróżyć z moich kulek przyszłość. Toczę spokojnie, nic się nie dzieje. Nuda. Czekam na młodzież. Samochodziki parkują prawo, lewo. Ja tam się stoję na ostatnim pod płotem. Stop! Ja mam pierwszeństwo, panie. A propos zdacia. Staję pod samym gdzieś tam murem, płotem. A że długi jestem, to jestem długi, ale bez przesady. Pójdźmy tu pana Kowalskiego, bo się nie zmieści. Zajeżdża dacia taka w tych wyższych Duster czy też Sandero, jakaś przystojna. W kolorze rudym, piękny metalik, ceglasty taki, naprawdę ładny. Widać, że czyszczona, pucowana, szlifowana, zadbana. Zajeżdżał tam kierowca, widzę, że na zakręcie już tam kierownicą tak przebiera, jakby się mu niedobrze nią kręciło. Może kwadratowa ta kierownica, albo trójkątna, myślę, ale raczej patrzę, okrągła, gładka taka. Weźcie mi ten on-off ekologiczny, wyeksplodujcie stąd. Drodzy Państwo, zajeżdża przede mnie, parkuje wzdłuż krawężnika, jednakże od krawężnika około 60, na moje oko nawet może 70 cm. Otwiera się szyba, prawdopodobnie elektrycznie sterowana z tej daci. Wyla się łepetyna. Petko zerka na odległość, krawężnik. Linia obrysowa lewa zacnej daci i kierowca mówi sam do siebie: zajebio, zarzem stanął. Myślę, koźwa, dlaczego to tak? No, zająłem się swoją czynnością, przepowiadaniem z moich kulek. Przyszłości niczym czarownica ze szklanej kuli. Za chwil kilka, wiesz, to miejsce było takie mocno przelotowe, parkingowe, za chwil kilka tam gdzieś sygnały, trąbki. Przerwałem czynność toczenia. Zerkam, a tam ustawiony w rudej, naprawdę kolor piękny tej daci, Stepway to może była, nie wiem, może Duster, wysoka, taka, wiecie, SUV miejski. I trąbki, bo samochody jadące dalej nie zmieściły się obok rudej, bo ruda wystawała z pół metra na miejsce przejazdu tamtych jadących. I myślę, że aś zaparkował. Dlaczego tak od krawężnika? Może bliżej czy coś? Powinien podjechać. Zająłem się swoimi czynnościami. Nagle patrzę, kierownik z rudej. I mówi do mnie: ja, kurwa. Kierowniku, może byś pan przejechał tak swoim, tak wie pan, zawinął. Wie pan, na trzy razy i pan tak się trochę zmieścisz wtedy? Wie pan, płynność ruchu. Wie pan co, ale sądząc po ukształtowaniu terenu i moim parkowaniu idealnym, można powiedzieć, przy płocie, krawężniku, za murkiem, to pan wystajesz pół metra. Dlaczego pan tak jakoś garbacie tego krawężnika? Weź pan na ten krawężnik, panie, zawijasz pan, cyk. Jaka to operacja? Proszę pana, na krawężniki nie wjeżdżam. Klucaj sprawy. Bo proszę pana, uwaga, bo proszę pana, szkoda mi opon. Po coś pan kupił takiego miejskiego SUV-a, jeepa takiego wysokiego, żeby to, że jak? Przypomnę, po łące, na Albanię, przez krzaki, to jest auto właśnie do tego stworzone. Jak pan jeszcze masz 4x4, ja pier! Jak szkoda panu, boże pana, opon? Przypomnę, 1600 zł komplet do tego opon. Co pan powie? Wiecie, że nie podjechał? Szczęśliwie nasi przyszli do bryki i odjechałem, bo korek by się stworzył niemożliwy. A kierowcę zdać i tak czy siak pozdrawiam, natomiast sytuacja była dziwna, trudna, ale kierowca mógł mieć rację. Szkoda opony, żeby wjeżdżać na krawężnik. Cholera jasna! Ruda Skoda, tu Skoda Dacia, ruda Dacia na numerach SB. Panie kierowco, no do bani totalnie z tymi oponami, nie wiem. Fakt, że drogie, no. Drogie. U mnie jedna na tył tyle kosztuje chyba.
może półtora. I to marki średniej. Wszystkiego dobrego, taki poranek, taki dzień, takie spotkanie z kierowcą rudej. Rudej. I nasze BE kierowniku mówi, żebyś pan tak na trzy razy. Do widzenia, miłego dnia.